I witam was, z tej strony Repus, a to jest gra, z której już kiedyś była seria, to było gdzieś tak spokojnie z półtorej roku temu. To była chyba trzecia seria na kanale, coś w tym stylu. Później jeden odcinek i został przerwany. Znaczy był jeden odcinek, drugi nagrałem, ale w tym drugim się tak mocno myszka pierdzieliła, że cholera. Że postanowiłem sobie odpuścić. Nie będę jechał treningu, gdyż trening to jest, że idź tutaj kucni, tu ci mówi, tu samolot leci, ja pierdzielę. Jakość jest jaka jest i kurde. Jakość jest jaka jest, gdyż iż ponieważ jak widzicie tutaj w ustawieniach, o Boże, myszka mi się ścina. 30 FPS-ów loluju. Mój komputer nie ogarnia tego. No i myszka mi się tam w cholerę ścinała i tak dalej. No i sobie odpuściłem, ponieważ nie dało się grać. Rozdzielczość jest taka, chciałem ustawić kurde większą, czyli 1600x1200. To mi się gra wywala. Nie kompresja tekstur. No, mam nadzieję, ciekawe czy przerwało film, czy było na czarno. Ewentualnie to w postprodukcji poprawię. Ustawienie. EWS. Przysiąść, zwrot lewo. To myszką się wszystko robi. Wykorzystać, załadować, reload, schować. To są po kolei bronie, szybki zapis, quick save, rozkazy. To jest multi. Wygładzanie mysz, trochę przyspieszę mysz. Przyspieszę mysz, jest przyspieszone, jest. No chyba przyjąć, nie wiem czy to była różnica. Oluju, to jeszcze coś jest. Modele, oluju, oluju. 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 Woluju. Dobra, to zostawię. Przyjmij, że mi się wywali. Nie wywaliło mi się. A tu jedziemy Arżew. Stopień średni. Szkoda, że w trakcie gry nie można zmieniać, gdyż jest taka plansza wkurwiająca, którą na łatwym, czyli na średnim nie mogę przejść. Jedziemy. Misja pierwsza. Zapalić pochodnie. Komandosi wskazują szlak. Algieria, północna Afryka, 7 listopada 1942 roku. Wspaniała robota przez desantowania na brzeg, ale nadszedł czas rozpocząć poważną pracę. Dysponujemy dwoma zdobytymi od Niemców ciężarówkami marki Opel, które będą wykorzystywane podczas tej misji. Dostarczą twój oddział do nadbrzeżnej wioski, z której można przedostać się do miasta Ardz, skąd otrzymaliśmy ostatni komunikat od naszego zaginionego agenta. Szybko opanuj tę wioskę i postaraj się, aby nikt z wartowników nie mógł uciec i uprzedzić jednostki ulokowane w Ardzie. Będziesz w pierwszej ciężarówce i będziesz w składzie oddziału szturmowego. Zostaliśmy poinformowani, że w tej miejscowości siły Niemców są osłabione, ale z własnego doświadczenia dobrze wiem o tym, że podobne informacje należy oceniać bardzo ostrożnie. Nie ma powodu ryzyka i bez sensu. Dowódcą misji będzie kapitan Richards, dlatego musisz uważnie wysłuchiwać wszystkiego rozkazy. Porucznik Powell jest pan drugim dowódcą, więc będzie pan osłaniał tyły i wspierał atak na wioskę. I jeszcze naturalna, że pilnować o zużycie amunicji. M1 Garand nie jest łatwo ładowana ponownie, kiedy nie jest zużyty cały magazynek, więc przed ponownym naładowaniem broni trzeba wystawić wszystkie naboje z magazynka. No, to jest magia M1 Garanda. W ogóle... Sekunda, chcę jeszcze upewnić się, trochę ściszę grę. Dźwięki. Hell of Honor to jest ta gra, przez którą zacząłem wychodzić z Giverą, z barem, czy chyba tam 20, czy ile tam był bar. Sekunda. Napisy. Nie wiem, czy to jest zaznaczone, czy kurwa odznaczone X-em. Sekunda, zaraz sprawdzę. Ej, są napisy, czy nie ma napisów? Ej, powiedz coś do mnie. Nie ma napisów. Napisy, przyjąć. Dobra, to jest ta gra, przez którą zacząłem z barem wychodzić na dwór raz M1 Garand i zacząłem postrzeliwać ludzi. To jest ta gra, przez którą zacząłem bać się psów. To jest ta gra, przez którą... Nie wiem co, kurwa, jeszcze mogło być. To jest zajebista gra, o! Dziwne, bo mi nagrywa w jednym momencie 90 FPS-ów, a mam ustawione w frapsie 30.
Jego face. Kurde, jak kiedyś to uważałem za normalną, zajebistą, prawdziwą twarz i grafikę. O, ole to zrobił. Ja pierdziele. O, kurde. Bielerej, bielerej. Postrzelony, wyłaź, wyłaź. Wyłaź, go, go. Give me go out. Szybka amunicja, nie mogę podnieść amunicji. Tu raz z kolesia mi wypadł tam karabin maszynowy. To jeden z nich jest bardzo słaby i można go postrzelić. I zawsze się kiedyś starałem raczej utrzymać go przy życiu. Ale tu ich zrobiłem, patrzcie, widzieliście to, nie widzieliście. Woluju. Nie! Patrzcie, jak to zrobię, jak ja teraz to zrobię. Nikt się tego nie spodziewał. Trochę lagi mogło być, przyspieszę do 60 FPS-ów w następną grę. Czterech żyje? Żyje czterech. Już tu ktoś jeszcze jest ukryty? Ej, na serio, przepraszam jak ścina. Następna... O kurwa, na pewno ścina, bo mi do 13 FPS-ów spadło. Oluju, nie zdychaj. Easy headshot. Zdech ktoś? Raz, dwa, trzy. Trzech tylko? Nie, czterech. Dobra. Jeżeli... Bo laguje, to jest pewka. Od następnego odcinka będzie już bez lagów, obiecuję. I tam będzie moment, gdzie będzie zasadzka. I będę... No, pierdzieloć z 15 stron. Nie. Sorry, szefie, nie działają. No, ku... A, te drzwi. No kurwa, masz te ściny! Na serio przepraszam. Poległ w walce, dwóch już zdechło! Kurwa! Emocje! O, luju! Tu, ziomuś! Tu! O kurwa, zaraz ja polegnę w walce jak... No kurwa mać! Jest tu ktoś? Nie ma. Chodź tu śmieciu! Zdychaj! Ty! 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 Już wszyscy polegli w walce? O kurde, ale to zjebałem. Jakby byłem dzieciakiem, to bym powtórzył grę. Misję, od początku. Bo ja potrafiłem zrobić, że wszyscy przeżywali. Moment. Jest tu ktoś jeszcze, bo normalnie jeden powinien chyba przeżyć. Jak się nie mylę, jeden powinien przeżyć. Stać tutaj. Osłaniać mnie. Nie, tu jeszcze nic ciekawego? Nie ma. Powinien mnie osłaniać. Ja powinienem go zdjąć, znaczy tu powinien wyjść koleś teraz przebiec. Ło, kurwa, zawsze się tego przestraszę, no chuj. Zawsze. Thompsona zostawię, chociaż MP32 wolałem zawsze, bo posiadał... Co on tam posiadał? 32 naboje, ta. Dwa naboje więcej miał. A więc w tym momencie się żegnamy. Krótka misja, przepraszam, ale te lagi mnie wkurwiają, pewnie może was też. Tu sobie teraz nagrywanie do 60 klatek i możecie się trzymać. Żegnam was i do zobaczenia. I widzimy się ponownie, gdyż ponieważ postanowiłem kontynuować z tamtego momentu. Mam nadzieję, że będzie teraz już lepiej, jak nie, to będę najwyżej pokażę film, że próbowałem coś zrobić. Ci mogą się kłaść, a ja nie, foch.
Dobra, wszystkich zdjąłem. No laguje, będzie film, że próbowałem nagrać, że próbowałem, ale nie dało rady. Nagram do momentu końca ogólnie tej misji. To będzie tyle. Mimo, że drugi raz Medal of Honor próbuję nagrać, nie da rady. Oluju. Szczyla. Nie ma tutaj innego przejścia? Tak, mam tamtędy przejść? Otworzy mi się ta brama? No. A nie otworzy mi się brama, lol. No nie, Coltem go nie zastrzelę. Garant. No jak ja mam to przejść? Aha. Uwaga. Dobrze, easy. Łyk. Dobrze, zeszli obydwoje. Zwiększę DPI myszki. MP40, ładnie. Witaj, chłopie. Welcome. Easy. Do końca w sumie... filmu będę przy tobie. Oluju. Żyjesz? Mam dla was takie pytanie po części. Czym można nagrać stare gry? Jakim programem poza Frapsem? Wiem, że można ustawić kompatybilność z Windowsem XP i tak dalej, dla pewności. To też było przejście tajemne, ha. I postaram się też to zrobić. A jest, czy jest jakiś program jeszcze do nagrywania z starszych gier? Może Bandicam? Może ci na w cholerę, widzicie to? Albo może nie? Program to może zredukuje. Ale nawet jak to zredukuje lub nie, to nie będę tego nagrywał, bo mi się ścina w cholerę. Po prostu stara gra, Windows 8. A nie wiem, czy będę XP-kat instalował. Bo tak myślałem, żeby XP-ka zainstalować, by na przykład sobie pograć jakieś właśnie starsze produkcje, typu... na cholerę idziesz tędy. XDDDD. Pograć starsze produkcje na przykład. Znaczy nie przychodzi mi żadna do głowy, chociaż miałem kilka planów do starszych produkcji. Dobra, zdech pies. Najlepsze jest to, że można ich tutaj zdjąć. Jeżeli to ściągniemy reflektory, gra zachowana. Mówi, że zwrócimy ich uwagę. Zdjąłem wszystkie. Przepraszam, agencie. Majorze Grillo. Okej, to nie zdejmujemy reflektorów, nie zwracamy ich uwagi. On musi ci się poświetle, powiedz, tu jest cień. Nie zauważą nas, ale on musi poświetle. To chłopie prowadź, bo za nim jest bezpiecznie. Oluju. Jeszcze musi wódki się napić. No więc jeszcze dobijało, kurde to picie. To było zajebiste, o już można biec. I biegniemy tu. To jest taki fajny bunkier. I nie jest taki fajny koleś, którego zaraz zdejmiemy, bo laguje. Co dobra gra. Haj. Tam jest jeszcze apteczka, jakby ktoś nie wiedział. Haja.
Mam nadzieję, że on nie zdechnie. F5 dla pewności. To jest koleś, którego możemy uratować, on nam będzie pomagał. No i uratowaliśmy ziomusia. To jest snajper. Pan uratował mi życie. Easy, ciekawe, czy zdążę do niego, czy jego życie uratuje jeszcze. To jest ciota, która zdycha. Nie przeskoczę tego niestety. Jak skaczę, to znajduje się niżej niż przed skokiem. Logika. Lubiłem że się tym tutaj bawić, tym kolesiem, gdy zestrzeliwałem te beczki wybuchowe. Dobra, odzyskałeś papiery? Tu masz dokumenty, ziomuś. What are you doing now? Do góry chyba. Nie, ten. A gdzie tamten? O kurwa. Major Grillo poległ w walce. Gdzie on kurwa poszedł? Dobra, spróbujemy jeszcze raz, uratujemy go tutaj. Really, przepraszam za lagi, kurde. Nagrywanie starych gier. Nie wiem, czy Bandicam to złapie, czy co to złapie. Jeszcze to muszę ustawić tak, by nie było napisu, na przykład Bandicam u góry, czy Camtasia. A kuku. Dobra, chłopie, wstawaj. Podrapał się po głowie jeszcze. To nie CS, więc nie ma biegania z pistoletem szybciej lub z nożem. Mamy 5 fragów pod ręką. Ja ci idę teraz z ziomusiem. Nie mówię, czy masz tam dokumenty, czy nie masz dokumentów. Trzeba się musi pilnować, bo zdech, major. Dobra, zdążę mu pomóc. Co jest, gdzie idziesz? Już kuleje. A materiały masz? Co się zrąbało, którym ci wczytywało szybko. W 9, to idę za ziomusiem jednak. Bo się zbugował chłopak i materiałów nie wzięliśmy chyba. Na koniec ziomusia uratuje. Tu? Tu. On zbugował się i poszedł sam. Idziemy do góry, nie wiadomo po co. Podsłuchać rozmowę. No kurwa, czuję się taki nieprofesjonalny w chuj, jakbym nagrywał 2 lata temu. Taka jakość, że wściny w pizdu. No serio, na to przepraszam jeszcze raz. Może w programie, jak już to będzie wyrenderowane. Pong, kurde! Już spokojnie, zrobiłem to. Ja byłem mały, to mi to o wiele dłużej szło. Dobra, mam materiały. Weź hubs, teraz idziemy po snajpera. Rusz dupę. Tędy idziemy. Idziesz? Idzie. Jak na zawołanie. Czemu nie wystrzeliło? Dziwne, kliknąłem i nie strzeliło. Zdech. Okej, chłopie, wstawaj. Easy, zajebiście wyglądają, prawda? Takie wspomnienia, jak się na te twarze patrzy. On jest śmiertelny i to bardzo. Może łatwo zginąć. Bo są bohaterowie, którzy nie giną po prostu chyba. Na przykład koleś po desancie na... w Normandii. On chyba nie może zginąć, ten nasz główny, co ma karabinek przy sobie.
Boję się o tego kolesia właśnie. Bo on może łatwo zginąć. Chodź tu, ziomuś. Dobrze, chyba zdąży. Stanę obok niego, bo on był bliżej. Żeby nas refy klektrory nie złapały. On ma MP40, a on Thompsona, to chyba ma snajperkę. No to easy zgranie. Ale zapierdzielaj, chłopie. Kurwa, bałem się tego. Szeregowy Diuri poległ w walce, szkoda. Oluju, 5 sekund! Boom! A ten snajper jest pomocny, bo tutaj jest dużo snajperów. Mam dwóch nawet. Tu soluje. To nie CS, nie przejdzie przez drzwi, kurde. Co oni tutaj robili w ogóle? Zdychasz. Zdechek, o luju. Oszuka mnie. O luju, grenade. Wzajemnie. Akbar! Akbar! A, widzicie jak znam tą grę? Doskonale. Dobrze, jest ammo. Spierdzielać, luju! Nie laguj. Serio, mam nadzieję, że jak renderuję to do 30 klatek, nie będzie tak widać laścin. Ale tego już nie nagram, dopóki nie dowiem się, o co chodzi tutaj. Easy. I co, koniec misji tutaj? See you soon tu. Jeżeli to będzie działać, znaczy rzucam pierwszy odcinek, jeżeli to będzie działać, to drugi, znaczy jakoś to naprawię, czy to będzie aż tak widać, to wrzucę drugi od momentu skończenia już wysyłania, całkowicie wysyłania odcinków z Europy. A w tym momencie albo widzimy w następnym odcinku, albo widzimy się w ogóle, czy w odcinku informującym, w którym powiem, czy działa, czy nie. Czy znaczy w najnowszym filmie informacyjnym, o.